Dzień dobry, słoneczka, albo hello, beautifuls. Muszę się ogarnąć. Niestety, muszę się ogarnąć, jak widać. Postanowiłam, że nagram daily vloga, bo może będą się działy jakieś ciekawe rzeczy. I powiem wam, co będę ci robiła oraz co robiłam wczoraj, że wyglądam aż tak źle. Pa! Wyglądasz strasznie. No, jestem kobietą w białej masce oczyszczającej. Muszę wyglądać dzisiaj dobrze, bo mam gościa w dom. Gościuwę? Zobaczycie później, kogo mam w dom. Jakiego gościa. Muszę się ogarnąć, muszę posprzątać, ale najpierw zjem śniadanie, bo dzień bez śniadania jest dniem straconym. Pokażę wam, co ostatnio obsesyjnie jem na śniadanie. No, także zapraszam. Okej, śniadanko jem sobie tutaj z moim kolegą przy kąpie, ogarniając buńka. Więc tak, na śniadanie jem codziennie teraz jogurt bałkański. Jakoś to jest moja nowa obsesja, nie wiem, strasznie polubiłam ten jogurt i no i tyle. Do tego miód w dużej ilości, bo nie wiem, miód jest moim nowym substytutem czekolady. Ostatnio mi czekolada w ogóle nie wchodzi. I to są jedyne słodycze oprócz żelków, które jem. Miód. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zima przyszła. Do tego dodam musli z Biedry. To będzie kryptoreklama teraz Biedronki i musli za 3 zł. Uważam, że są świetne. Teraz robię taką papkę. Ona musi trochę tak sobie poleżeć, żeby tak zmięknąć. To będzie pyszne. A teraz niektórzy powiedzą, nie jedz jogurtu zimą i jesienią, bo to wychładza organizm. Trudno. Dopiero włosy umyłam. Muszę wysuszyć w takim razie. Zamów sobie, pewnie jak jesteś głodna, to sobie zamów. Na Racławickiej się widzimy, znaczy tam na miejscu, dobra. Mój gość już przyjechał, także muszę się pospieszyć. Trochę chore gardło po wczoraj. Powiem wam, gdzie byłam przy okazji robienia makijażu. Gdzie byliśmy wczoraj. Naszą fajną grupą. Dlaczego tak późno wróciłam? Spotkałam się ja, Oleska i Agnieleczka, która po prostu jest tak fajną dziewczyną, że szok. Wiedziałam, że jest fajną dziewczyną, ale nie wiedziałam, że aż tak fajną, naprawdę, po prostu. Pozdrawiam się, Aga. Link do kanału Agi macie na dole, jeżeli macie ochotę odwiedzić, a naprawdę polecam wam odwiedzić, jest świetną dziewczyną. I wybawiliśmy się do rana, chodziliśmy po mieście i jeszcze spotkaliśmy Andrzeja Tucholskiego, czyli mojego ulubionego vlogera, jak już wiecie. Również Andrzeja pozdrawiam. Okej, jestem prawie gotowa i już wychodzę, bo nie chcę, żeby mój gość czekał. Zaraz zobaczycie, kto jest moim gościem, zabieram was ze sobą, także idziemy. Strój dnia, a za mną pranie. Mam nadzieję, że nie będzie go widać. Mam na sobie taki sweter. Taki jakby obciachowy. Jakoś mi się nie chce za bardzo zakładać kurtki, więc stwierdziłam, że założę sobie ten sweter. Ciemne rurki. I do tego wojskowe buty z Noe Vision, których jeszcze mogliście nie widzieć, ale niedługo zobaczycie. No, z tyłu widać pranie niestety. Także tak sobie idę. Pod spodem mam koszulkę z czachą. Torbę, to co zwykle, i mokre jeszcze trochę włosy. Może założę czapkę, żeby nie zmarznąć. Okej, idę i zaraz się pokażę z moim gościem. See you! Teraz pokażę wam moją ulubioną dzielnicę Warszawy, czyli Stary Mokotów. Czyli totalnie moje okolice. Chodzę tu często na spacery. A dlaczego? Ponieważ tutaj stare wille. Jeszcze niektóre przedwojenne. Niektóre nowe, odnowione. A niektóre jeszcze, właśnie te stare budynki mają wręcz ślady po kulach właśnie za czasów wojny. To jest akurat ulica Dąbrowskiego, ale wszystkie te ulice, które tutaj są równoległe do siebie, wyglądają podobnie. Domy są tutaj koszmarnie drogie i gdy tutaj ktokolwiek przyjeżdża, kto był w Londynie, zawsze mówi, że tutaj trochę jest jak na Notting Hill, czyli taka willowa właśnie dzielnica piękna. Ja tutaj bardzo lubię spacerować i lubię sobie zaglądać właśnie te ogródki, patrzeć na te domki i w ogóle jeszcze tydzień temu tutaj były piękne liście, wszystko już opadło, zima się zbliża. Jeszcze są liście i mimo, że to jest tylko około 5 km od centrum, to jest totalny spokój i naprawdę przepiękne, przepiękne uliczki, także uwielbiam po prostu chodzić i teraz właśnie idę tam spotkać się z moim gościem. Tutaj mam gościa, machnij. Hello. A nie widać cię za bardzo. Najważniejsze jest to, co teraz na co patrzymy, czyli ten dom, ponieważ osoba... Znalazłam nam dom. Osoba znalazła nam dom i będziemy tam mieszkać. Jest tak. Na sprzedaż podobno. Będziemy kupować razem z Karoliną. Kupujemy na spółkę. Jedno piętro moje, jedno twoje. Spoko, zmieścimy się w dwie rodziny tutaj. Tam jest zapisane, że jest for sale, więc... albo na wynajem też może być tam jest. Ale co tam, nie, razu kupmy to. Kupmy sobie. To co? To... Bierzemy. No to co, w poniedziałek idziemy na spotkanie, tak, i możemy kupić ten dom. Tak. Może za 20 lat nas będzie stać. Ładne tło. Na strychu byśmy zrobiły sobie takie ładne studio do nagrywania.
byśmy kupiły tło i zawsze jakieś tutoriale z fryzur czy ten, myślę na takim ładnym tle. No, dobry pomysł. Ładnie, no, pięknie by było. Generalnie uciekamy do domu, ponieważ osoba Ewy jest agentem i obładowanym. Idziemy tutaj. Idziemy się ogarnąć. Idziemy się ogarnąć. Z podróży. Tak, więc nie będziemy się teraz bardzo pokazywać, ale zaraz wrócimy, tak. Już będąc w domu. Pa! Pa! Co mogą robić dwie youtuberki, które żyją wirtualną rzeczywistością każdego dnia? Kiedy się spotkają, zamiast siedzieć, plotkować przy kawie? Co robią? Plotkują przy make-upie. Plotkują przy make-upie i YouTubie, ponieważ ja właśnie sprzątałam przy filmach, a Ewa w tym czasie się maluje. Włączyłyśmy... I oglądałyśmy YouTube'a. Oglądałyśmy YouTube'a, więc robimy, nastawiłyśmy sobie film na cały regulator i oglądamy jeden za drugim. Także tu jest osoba Ewy, która właśnie się maluje tak i jest. Się ogarnia. Ja sprzątam, ponieważ wcześniej nie posprzątałam. I się wcześniej ogarnęłaś. Się wcześniej, no, powiedzmy, troszkę się ogarnęłaś. Troszkę się ogarnęłam. Dobrze, to może ty zdradzisz, Ewa, wszystkim, gdzie my dzisiaj idziemy? Idziemy dzisiaj... Może czekaj, zamknę okno, bo... Na spotkanie Vichy Derma Blend i będą nam prezentowane nowe linie właśnie z tej serii. No Boże, nowe kosmetyki właśnie z tej linii. Dokładnie. I zobaczymy, co tam będzie i na pewno potem wszystkim opowiemy. I ja na pewno będę pytać, jeśli będą kosmetyki do makijażu, a będą na pewno, bo będzie też spotkanie z makijażystą, o te dla bladych. Mam nadzieję, że coś będzie, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na tak fajne, kryjące kosmetyki dla bladych. To, że Vichy ma w Polsce podkłady Derma Blend, czy tam jakiś puder, to jest tylko część. A za granicą mają tam takie produkty właśnie do zakrywania tatuaży, do sesji. Takie super, różne... właśnie, super. Jestem ciekawa, czy to będzie. I w ogóle mam tutaj ten, zaraz wam pokażę. A może dam im tatuaż do zakrycia? O, to będzie dobry, nie? Dobry pomysł. Derma Blend dla stylizacji. I mamy go zabrać dzisiaj, ponieważ podejrzewam, że zostanie nam coś włożone w ten kuferek. Dodatkowo. W środku mam zaproszenie, które nie wiem, czy widzieliście na fejsie, ale jest... Niedoszłym mężem. Tak, to jest mój niedoszły mąż. To jest Zombie Boy w wersji light, a tu jest Zombie Boy w wersji normal. To jest normal, a tamto jest zepsuta, to jest zepsuty. To jest zepsuty, ten jest fajniejszy. No, powiem wam szczerze, że nie wiem jak wy, ale my bardzo, bardzo lubimy tego pana. Bardzo, tak. Bardzo. Jest po prostu mega sexy. Także mamy właśnie zaproszenie i dzisiaj jedziemy do Pin Up Studio, a to później jeszcze do nas może ktoś wpadnie przed tym. Może wredna Oleska. Może wredna, wyrodna Oleska. I jestem. No, to tyle na razie. Tak. Na razie ja idę wracać do sprzątania. Ja wracam do malowania. Malnij się, ja idę się sprzątać. Mhm. I włączę coś na YouTubie znowu. Dobrze. See you. Filmy i wszystko. A tu są woski i woski idą teraz do osoby Ewy, żeby osoba Ewy wybrała wosk, który będziemy teraz palić. Dzień dobry. A to mam wylosować? Nie, wybierz jakiś, który chcesz, żebym paliła. Się pudruje się, czekaj. A co my, a może to? Gdzie to się robi? Tutaj się, nie? Dupkę odkleja. I czuć nie wtedy. Wiem. Czuć wtedy? Ja nie znam takich. No? Zasad. Czuć, zobacz. Tak? Ej, faktycznie. Bo to Oleska sprzedała mi taki patent, bo ona jest przecież naszą księżniczką świeczkową. Wiem o tym, że jest, ja nie wiedziałam, że tak się robi. No. Ej. Trzeba tutaj dupkę, bo one mają takie, te zawsze mają taki dynks. Można złapać, tutaj powąchać. No. A ja zawsze tak wkładam nos to was. No, tak, nie czuć aż tak palimy? Bardzo. Ten. Dobrze. Ten. Rozpalam. Dobra, a jutro będzie ten. Dobrze. Ten? Halo! Cześć, cześć. Jest gość numer 2. Dzień dobry. Przyszłam. Przyszłaś? Będziemy się pimpować? Tak, musisz mi dokleić, ona mi dokleić rzęsa, ty mi doczepisz włosy i w ogóle będę bardzo naturalna. Królowa sztuczność. Jordi. Chihuahua. Weźmiemy Pipi, tak będę ją trzymała. Do torebki w sensie, będziesz wystawać. To jest nasza Chihuahua, właśnie starta podłoga, bo ja oczywiście sprzątałam cały czas. Miau. Podczas gdy dziewczyny się tutaj miau. Zabawiają. Odpowiada mi. No to jest ciocią. No właśnie tak jest. Jaki zaskok w ogóle. Ja dzisiaj nie mam zaskoku. Staram się kręcić włosy, ale ciężko mi wychodzi na umytych świeżo włosach, dlatego polecam wam to robić na dwudniowych włosach. I robię sobie nową lokówką, którą pokażę wam w holu, albo już pokazałam. Całkiem niezła. Nie, ładnie wychodzi. Długie kable! A, i ma długi kabel. W końcu na tych tutorialach nie będę musiała gościom kazać przychylać się do ściany, tylko dlatego, że moja lokówka nie sięga. Wygląda tak.
i ma bardzo długi kabel obrotowy, co jest fajne też, że się nie plącze, także zobaczymy. Jak ty wyglądasz? Sorry, ale jestem ten. Z tym lokiem. Jako fryzjerka muszę ten, muszę na chwilę moje loki odłożyć na bok. A właśnie, już elegancko. Zapraszam panią Oleskę na hotel. Już idę. Już idę. Pokaż do kamery. Zwłoki są. Będziemy doczepiać zwłoki. Takie włosy do pasa ma królewna. Takie mam włosy do pasa. Jest w ogóle, nie, w ogóle słuchajcie, tak mi się kolor idealnie teraz zgrywa z tymi włosami, że w ogóle gdyby nie było ich tak dużo, to można by powiedzieć, że to moje. Nie, twoje. Ja bym się upierała, że jednak twoje. A co tak, powiedzmy, dzisiaj są moje. No. W ogóle prześwituje nam tu piękny tatuaż, możesz nam tu... O, możesz nam tu machnąć. No. Mogę wam machnąć moją łapą pudziana. Chcemy pokazać, jak się ubrałyśmy na to wydarzenie. Oczywiście wszystkie mamy czerwoną zestawę tu ze mną. I wszystkie mamy coś czarnego. Tak, i wszystkie tak. Mamy coś czarnego i coś kolorowego. Nie, żartuję. Jesteśmy na weselu, dobra. Ja mam tylko coś. Ewa, kolorowego. Zaczynamy od włosów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj mam włosy robione przez Karolinę. Coś dziwnego, coś nowego. Teraz ja mam loki robione przez Karolinę. Karolinę. Aha, usta. Usta. Usta, czerwone. Czyli Rihanna dla Maka. Mhm. Tutaj są usta Russian Red i już z oczami nic nie robiłam, bo stwierdziłam, że będę dzisiaj prawie nieumalowana. I Oleśka? Ja mam też z Maka Girl About Town i my mamy z Ewą jeszcze sztuczne rzęsy nasze ulubione. A ja mam prawdziwe. Prawdziwe sztuczne. Prawdziwe doklejone. Dobrze, a Oleśka ma włosy długie. Tak, Oleśka ma włosy na Jordi Shore jak zwykle. Bye Karolina oczywiście. Ja dzisiaj się nie napracowałam, dziewczyny się napracowały, tak. Ja się nie napracowałam. Dobrze, to mamy na sobie, schodzimy tu niżej. Ja mam tu koszulkę, mój nawytek Nirvana, w końcu znalazłam koszulkę damską Nirvana, nigdzie nie było, znalazłam wczoraj w New Looku, więc ten pasek i spódniczkę rozkroszowaną i do tego moje koturenki. Chciałam cię. To twoje ulubione, nie? Moje ulubione koturenki, najwygodniejsze na jesień, zdaj się na. Cicho tam pipi. Pani Ewa. Ja mam bluzkę z mango. Z żabotem? Tak, taki żabon. Żabon. Żeli babą. A tutaj mam taką ołówkową spódnicę. O. Z lumpa. Rajstopy ze sklepu z rajstopami. Pinopowa. I buty. Właśnie, buciki skąd są? Takie buty z Vagabond. Mhm, dobrze, bardzo, bardzo, bardzo sexy. I teraz Oleśka z Krudnia. Oleśka ma koszulę z Forever 21, którą dostała od osoby Karoliny zresztą. To ja. Pod spodem mam czarny top z HM-u. Sorry. Jeansy są z Primarka, a buty ze startymi czubkami są z Dizzy. Także to my. Mam nadzieję, że cokolwiek tu widać. Tu jest niedobry kot, który miał czat, tam jest bałagan, ale nieważne. To jesteśmy my, czyli atomówki. Powerpuff Girls! I uciekamy na event Wishy i będziemy was informować, co tam jest. Pa! Osoba Ewy założyła marynarkę. Tak, żeby wyglądać jeszcze bardziej poważnie. No, bardzo fajnie. Bo ona jest bardzo ładna, bo ładnie tutaj taliuje i się wygląda tak zgrabnie. Ona jest taka fajna zupełnie bez niczego. Taka prosta, prosty kształt, jakby taki ostry. Uwielbiam taką. Przepiękna, przesunę. To moja ulubiona. Skąd masz? Uniwersalna. Ona jest z... Zobacz tutaj. Czekaj. Bo to jest angielski. George. Ale to jest... ale to kupiłaś w Lumpie? Tak. No. Super. Lump Rules. Mamy w ogóle dobre humory, dlatego może wam się wydawać, że... Mamy świetne humory. No, no, dlaczego mamy mieć złe humory? Jak się widzimy, zawsze mamy dobry humor. A Pipi dostała w końcu drugi raz jedzenie. Dobra. I więc ma też dobry humor. Bo jest najedzony kot, to grzeszny kot. Dobra, uciekamy stąd. Oleśka walczy z włosami. Tak, walczę, bo założyć chustkę z takimi włosami, które nie jest. Mam tyle włosów. A ja jeszcze mogę przełamać wszystko czapeczką. Nie zakładaj na wyroki, sio. Pa, pa. Zobaczcie, kogo mamy tu. Cześć! Karolka. Przestań, nie wstydź się. Jesteśmy w Pin-Up Studio na Nowogrodzkiej i idziemy tam. Tam było napisane, że mamy iść tam. Więc już widzę jakieś światła. Zmierzamy w tamtym kierunku i zobaczymy, co ciekawego będzie się działo. Właśnie chcę was w całości jeszcze pokazać. A to są kufry, Oleska niesie mój, jako że jest moją super asystentką. Przepraszam pani, tu mam Agatę, Agata Manosa. Będzie link na dole do bloga. A tu równie dobry blog. Siuksi. Cześć. Niestety zombie dzisiaj nie będzie. Dowiedziałyśmy się, że ten pan, który tam się z tyłu wyświetla, nie będzie nam dane dzisiaj go poznać. W środku zawiera się płyn otoczony bąbelkiem. Po przegryzieniu wydziela się oczywiście substancja. Akurat tutaj jest trochę jak w tym, jak w Bubble Tea.
Czujesz jak bubble tea? Kuleczki jak bubble tea. To jest bardzo dobre, kawowe. Takie, to musisz walnąć shota. Nie mów takich rzeczy w moim filmie, żeby musisz walnąć shota, co jest. Musisz spróbować. Spróbuję. Zdegustować. Dobra, ale jeszcze tu nie pokażę, jak studio wygląda przed tym. Tu jest zombie, którego nie będzie. A tu mamy lusterka, o których chyba każda z nas marzy, żeby mieć takie w domu. O, pewnie będziemy tutaj... Kurczę, chyba będziemy się dzisiaj zmywać i malować od nowa. A tak się starałyśmy z makijażem. O. Bardzo dobra. Rzeczywiście jak kobiet smakuje. Nie jest żółtka, chyba chciałam sobie liczyć. Zaraz spróbujmy. Czekamy, co będzie się działo. Ja nie piję tak dużo, ja trzymam tego drinka. Ona ma mojego, ten jest mój. To jest mój. Ponieważ jest to produkt do ciała, ma również ochronę przeciwsłoneczną, tak jak mówiłam, może być stosowany również latem, kiedy zakładamy, kiedy chcemy, żeby nasze marki wyglądały jak z reklamy. Od listopada dwie nowości, podkład w kompakcie do twarzy oraz podkład do ciała, aby maskować niedoskonałości na skórze ciała. Jakieś cienie, także nie wyjdzie sobie, żebyście poszły stąd tak, w stanie idealnym. Co ty na to? Musisz się zmyć, ja też. Ale jestem głównie przerażona, dlatego że nie wierzę, że jest coś, co ma mój kolor skóry. I wiem, że będę wyglądać bardzo źle. Właśnie, zobaczcie, Ewa jest jak zombie boy na tym filmie. Nie jestem złośliwa, po prostu na wszystkie tak mamy. Tak, to wygląda, to jest po prostu skóra. Karolina, pokaż się, bardzo źle wygląda. Nie no, żartuję oczywiście. To też jest zombie boy tutaj. A zmywasz oczy? Tak. Ja właśnie nie wiem, usta muszę na pewno zmyć. Może być krew, czy... Agata, jak tam jest zombie boy pod spodem? Co jest? Czy jest zombie boy tam? Ola, pokaż swojego zombie boya. Ja mam, czoło mam jeszcze umalowane, a tu mam jeszcze umalowane. To zależy, co się cofa. Zombie boy, teraz wychodzi. Nie no, ja teraz już nie wiem, jak ja nie wyglądam. Ale ja ci nic nie mówię. To jest mój zombie boy. I kto się śmieje ostatnio? Tutaj jest dobrze, a tu jest źle. Wszystko wyszło w światło. No nie ma co, śminkę też zmywaj. Zobaczcie, tak Karolina... Zobaczcie. Tak jest okej. A teraz pokaż drugą zasłoń. Nie. W tym świetle to każdy jest zombie. Wszystko widać niestety. Dobrze, nie mam takiego w domu światła. Żeby się załamać. Tego tutaj użyłam w kolorze 25, nie jest niezłe, ale zdecydowanie wolę podstawową wersję. No i później puder, ten. Już nie jest aż taki zombie jak był, ale jestem chyba trochę za blada. Tych światła poza tym. I jest brąz i są rysy twarzy. Odzyskałam rysy twarzy, wiesz? Jak się zbrązowiłam. O, a też mi ten drugi? Póki dymi, trzeba iść przez rurkę. Karola, pokaż się z tym drinem. Strasznie mocny. Ale śmiesznie wygląda. Ewa, wszyscy będą zadowoleni, że w końcu się pozbywasz tego strasznego tatuażu. Nie podoba mi się coś. Pomyślaj, Ewa, o gustach się nie dyskutuje, ale ten tatuaż jest brzydki. Loża szyderców. Przepraszam, no. Dziewczyny się kłócą, Pipi płacze. Ja chciałam wam pokazać moją szminkę. Nie pokażę tej szminki, po prostu nie pokażę, bo to jest jakaś klęska urodzaju po prostu, tam na dole. A więc, Pipi, daj spokój, że chciałabym wam pokazać szminkę, którą mam na ustach mimo miałków tego łobuza. Hej, o co chodzi? Jesteś aż tak głodna, że nie możesz poczekać minutę, aż pokażesz szminkę, bo chciałam pokazać, jaka jest ładna. Widać. Szminka z Giorgio Armani, pierwsza raz miałam styczność z marką. Coś pięknego, no nie widziałam dawno czegoś tak pięknego i tak fajnie się nakładało.
cudowny czerwony. Szkoda zmywać, ale chciałam to uwiecznić, bo tak bardzo mi się podoba. Także zmywamy się. Dziewczyny już tutaj chillują. Co tam, dresiaro? No mam dres od Karoliny i jest miękko. I strojną bluzkę. Sporwałą. Może ci dać bluzkę też jakąś luźną. Ale nie, to ona dzisiaj jest ma strój na Jordi, wiesz. A ona jest Jordi girl dzisiaj. A tu jest Ola, która odmawia rozebrania się, bo mówi, że zaraz idzie do domu. No co, jak będę siedzieć? No co w ogóle? Jak... Już mi się opatrzyłyście. Już no tak, nuda po prostu, nuda. Nie ma gorszej nudy. A tutaj mamy kwiaty, które dostałyśmy od Wisi. No, zaraz je wsadzę do wazonu, a tutaj mamy tego kota, który po prostu cierpi, katusze. No właśnie. Zajmij się sobą. To najbiedniejszy kot na świecie i najgłodniejszy. Tak tutaj nie dbają, nie ma drapaków, nie ma zabawek żadnych. Ciocia, co robisz kotu? Bawię się z kotkiem. Pipulinda, ugryź ciocię. O, brawo, słuchaj się. Posłuchana. Posłuchana bardzo. Ale mam minę taką typu, idź sobie. Zostaw mnie w spokoju. Człowieku, ty. Ten kącik jest zainspirowany Karoliną Baszak, którą pozdrawiam, ponieważ właśnie z nią kojarzą mi się takie ładne kwiatki i takie ładne rzeczy. I tak pomyślałam, że ona ma tak ładnie w mieszkaniu na pewno i ja teraz też mam kącik przynajmniej ładny. O, jak się pogodziłam z ciocią, już nie gryzę cioci. Zobaczcie, jak ładnie tutaj leżę sobie u cioci. Łapeczko już byś miałam. O nie, 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 nie. Kto nie lubi pipi? Wszyscy kochają pipi. Ruczysz łobuzie? Więc tak, to jest zakończenie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo że był luźny i tak naprawdę o niczym, no bo nic konkretnego. Niezorganizowany. Przepraszam. Ale no, taki dzień zwykły, zwykła niedziela. Cieszę się, że Ewunia przyjechała. Dzień dobry. Ja też się cieszę, że mnie jeszcze chcesz gościć. Jak mnie zaczniesz wkurzać, to cię nie będę zapraszać. Grzeczna jestem. No, jest grzeczna. Tylko nie je mięsa i to jest problem. Nie, no śmieję się. A tutaj mamy obok osobę do Oleski, która dzisiaj ma długie włosy. Mam tu kitę. Kita jest. Jest kita. Jest kita. Kita, mówimy wszyscy, mówią, zapuszczaj Oleska włosy, bo są piękne. No, a mi szkoda zmywać te usta, bo są takie ładne i no, tak mi się podobają. Też są z Armani, też są ładne. No, także żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało i że miło spędziliście czas z naszą suszą trójką atomówek. I na koniec wam mówię bajka. Bójka i brawurka. Tak jest. Pa!